Dwóm przyjaciółkom po długich namowach udało się wreszcie przekonać mężów, żeby zostali w domu, a one same wychodzą na kolację do knajpy, żeby przypomnieć sobie dawne czasy. Po zabawnie spędzonym wieczorze, dwóch butelkach białego wina, szampanie i buteleczce wódki opuszczają restauracje całkowicie pijane. W drodze powrotnej obie nachodzi nagła potrzeba, może dlatego, że dużo wypiły. Nie wiedząc gdzie iść się wysikać, jedna mówi do drugiej. Wejdźmy na ten cmentarz. Tutaj na pewno nikogo nie będzie. Wchodzą na cmentarz, najpierw jedna ściąga majtki, sika, wyciera się tymi majtkami i oczywiście je wyrzuca. Widząc to, druga od razu sobie przypomina, że ma na sobie drogą markową bieliznę od męża i szkoda, by ją wyrzucić. Ściąga więc majtki, wkłada je do kieszeni, sika i zrywa kokardę z pierwszego lepszego wieńca, żeby się podetrzeć. Na drugi dzień mąż pierwszej dzwoni do męża drugiej. Jurek. Nawet sobie nie wyobrażasz, co się stało. Koniec mojego małżeństwa. Dlaczego? Moja żona wróciła o piątej rano kompletnie pijana i na dodatek bez majtek. Od razu wywaliłem ją z domu. Marek, to jeszcze nic, wiesz, co wykombinowała moja. Nie tylko przyszła pijana i bez majtek, ale miała włożoną w tyłek czerwoną kokardę z napisem Nigdy cię nie zapomnimy. Łukasz, Ignaś, Stasiek i pozostali przyjaciele z siłowni.